Wszystkich bardzo serdecznie na webinarium, które jest organizowane w ramach programu Historionauci. Program ten realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Dofinansowany zaś ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Tyle tytułem wstępu. Ja nazywam się Daria Rodzik. Pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj wcielam się w rolę moderatora i będę się Państwem opiekować podczas tego spotkania. Mam na myśli opiekować technicznie. Jeżeli wystąpią jakieś trudności, problemy, to proszę mi je zgłaszać w czacie. Czat mogą Państwo znaleźć po prawej stronie naszego pokoju i będę wdzięczna za napisanie tam kilka słów, czy przywitanie się oraz informacje, czy mnie widać i dobrze słychać. Jest też z nami dziś Maria Pawlak, która jest prowadzącą wydarzenie i już za chwilę przekażę jej głos, jak tylko sprawdzę, czy wszystko nam dobrze działa. Super, pierwsze przywitania spływają, więc wydaje mi się, że wszystko jest ok. Jest też z nami dzisiaj podczas webinaru Małgorzata Leszko, koordynatorka programu, więc jeżeli Państwo będą mieli pytania odnośnie samego programu, to również je można zadawać w czacie i Małgosia będzie na bieżąco odpowiadała na tyle, na ile się oczywiście to uda. Nie zabieram więcej czasu, Marysiu, przekazuję Ci już głos, a sama uciekam do tła i będę cały czas obecna w czacie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta godzina rozmowy nie będzie katastrofą dla mojego gardła. W trakcie mogę też pić, więc przepraszam. Natomiast ta pogoda nie sprzyja, zwłaszcza osobom pracującym głosem, tak jak ja. Więc witam po raz kolejny. Parę tu osób już poznaję, jeżeli chodzi o nazwiska, więc jeszcze bardziej mnie to cieszy, że możemy zobaczyć się wirtualnie. I także usłyszeć parę ciekawostek i informacji, które przygotowałyśmy wspólnie z Małgosią Leszko. Ja będę chciała Państwu przedstawić takie podstawowe informacje, które mogą też jeszcze wspomóc przy wyborze obiektu, czy także tym, którzy już go wybrali, o stworzeniu takiej konkretnej narracji, ale także w znalezieniu miejsc, gdzie można tą narrację uzupełnić materiałem wizualnym, czy po prostu takim materiałem, powiedziałabym, że stricte historycznym. Więc może zacznijmy od prezentacji. Ja jeszcze tutaj nie wiem, czy już to chyba już jest ok. Nie wiem, czy Państwo widzą tę prezentację. Jeszcze dopytam Darii. Dario, czy Państwo widzą prezentację? Czy ja muszę coś kliknąć? Tak, widzą Państwo prezentację. Więc tak jak jest w pierwszym slajdzie, nowe wyzwania opowieści przedmiotów z dwudziestolecia. To jest bardzo istotne. Nie wiem, czy to wybrzmiało na naszym spotkaniu w Warszawie. Ci z Państwa, którzy nie byliście, ja tylko przypomnę, że tegoroczna edycja Historionautów jest związana z zagadnieniami dwudziestolecia międzywojennego, czyli odbudową państwa i także tworzeniem nowych struktur. I tutaj mamy istotą w ogóle tych zagadnień powinny być właśnie przedmioty z tego okresu, czyli tak naprawdę 1918-39, choć jak Państwo pewno czytaliście, w ogóle zakres tematyczny programu jest zdecydowanie wcześniej, bo już od trzeciego rozbioru, ale w tym roku chcieliśmy właśnie skupić się na tych 20 latach. I teraz kolejna rzecz, a mianowicie obiekt muzealny. Obiekt muzealny, inaczej zwany eksponatem, artefaktem, są to różne nazwy tego typu rzeczy, które prezentują muzea. Natomiast nam zależy na tym, aby były to rzeczy, które znajdują się w muzeach.
My nazywamy rzeczy muzealne obiektami i chcemy, żeby one były właśnie tam przez Państwa uczniów odnalezione. To nie powinny być obiekty, które znajdują się na zewnątrz w postaci pomników, czy chociażby nawet takich elementów, które należą do takiej, powiedziałabym, że małej architektury, która związana jest z przyszłością miasta, czyli na przykład jakieś upamiętnienia miejsc bądź chociażby no, transportu miejskiego. Raczej tutaj zachęcamy Państwa do tego, abyście szukali tych obiektów stricte muzealnych, które mają tak zwane też karty inwentarzowe, czyli takie stricte, powiedziałabym, że profesjonalne opisy obiektów, które są w magazynach. To jest też rzecz ciekawa, ponieważ my w ogóle wchodząc do muzeum widzimy bardzo często, mam wrażenie, że czasem nawet mniej niż 1/3 w ogóle obiektów muzealnych. Zazwyczaj muzea trzymają je w wielkich magazynach, bądź także ciut mniejszych, natomiast nie wszystko eksponują. Niemniej jednak w swoich odpowiednich inwentarzach posiadają opis tych obiektów, więc jeżeli będziecie Państwo zainteresowani zwłaszcza właśnie tymi obiektami z dwudziestolecia, możecie je tam dodatkowo znaleźć. Natomiast te tematy, do których my zachęcamy, aby spojrzeć właśnie poprzez program Historionauci troszeczkę inaczej na zagadnienia związane z historią, to jest oczywiście historia szeroko rozumiana, historia społeczna, edukacja. Edukacja dlaczego? Dlatego, że obserwując także i zeszłoroczną edycję i to, co się działo w zeszłym roku i także nasze inne doświadczenia związane z popularyzacją historii, okazuje się, że młodzież interesuje się zagadnieniami, które dotyczą ich samych, czyli w tym przypadku edukacja jest jak najbardziej taką odpowiednią formą. Edukacja związana ze szkołą, w której się uczą, bądź z miejscem. Pamiętajmy, że w ogóle 1918 rok to tak jak w zeszłym roku przy okazji historionautów pojawiało się to często, jest to moment, kiedy rusza powszechna edukacja w Polsce i tak naprawdę w dwudziestoleciu powstaje bardzo wiele szkół i placówek edukacyjnych i także jest taka sama popularyzacja tej edukacji, więc to też może być takim ciekawym zagadnieniem, żeby pokazać uczniom, że kiedyś właśnie też inaczej wyglądała szkoła, były inne stopnie. My to pokazaliśmy na przykładzie takich dokumentów szkolnych, czyli w tym przypadku były to świadectwa, ale to też może być właśnie taka próba pokazania tej historii regionalnej, kto chodził do Państwa szkoły. Czy to byli też dziadkowie uczniów. Wydaje mi się, że w tym przypadku tutaj te zagadnienia rodzinne także mogą być interesujące. Pamiętajmy, że to życie codzienne, to, które jest jakimś takim kolejnym tematem, jest też o tyle dla nas ważne, ponieważ historionauci w samej idei programu, czyli uczniowie niejako, powinni zajmować się tym, co jest im najbliższe, czyli tą historią lokalną, a ta historia lokalna to jest często też historia rodzinna i to nie wyklucza, żeby poprzez właśnie różnego typu zdjęcia czy zagadnienia związane ze szkołą opowiedzieć o tej historii danej rodziny. Natomiast to, co w zeszłym roku zupełnie jakby nie było brane pod uwagę, raczej o tym też nie wspominaliśmy, to mniejszości etniczne i religijne. I w przypadku w ogóle mówienia o dwudziestoleciu, ale także i całej pierwszej Rzeczpospolitej, bez tego zagadnienia aż trudno mówić o historii kraju, więc zachęcamy, żeby poopowiadać o tych takich lokalnych historiach, także na przykład związanych z lokalnymi tradycjami, które mogą się łączyć z lokalnymi na przykład też zagadnieniami związanymi z etnografią, ponieważ w jakimś zakresie to też ma swoje znaczenie historyczne. No i różne grupy społeczne, tak? Czyli tak naprawdę tutaj jakby istotą jest to, aby nie skupić się tylko na
na mieszczanach czy ziemianach, no ale pamiętajmy, że jednak znaczna część, także prawdopodobnie i nas tutaj obecnych dzisiaj, jednak pochodziła z rodzin chłopskich. Więc ta historia może nie stricte PSL-u i działań PSL-u, ale chociażby i reformy rolnej, która była, i także unowocześnianiu rolnictwa. Bardzo często w wielu miejscach w Polsce, w izbach pamięci właśnie to są podstawowe obiekty, obiekty związane z kulturą rolną, więc można też na tym skupić się i opowiedzieć, jak to się zmieniało. Tutaj pojawiła się informacja o lokalnym przemyśle, jak najbardziej. To jest też taki temat, który wiąże się oczywiście nie z każdym regionem Polski. Ja jeszcze o tym dzisiaj będę mówić, ale na razie zatrzymuję ten temat z przemysłem, rozwojem i wpływem w ogóle gospodarki, bo to jest kolejna rzecz, która rzadko się pojawia, czy także na lekcjach historii. Do tego Państwa zachęcamy, aby poprzez ten program też skupić się na historii gospodarczej. Ja tutaj akurat tego tematu nie podałam, ale ta historia gospodarcza to jest to rolnictwo, o którym była mowa, no i chociażby już wspomniany przemysł. No i tak jak Państwo zapewne wiecie, bo można powiedzieć, że taką najważniejszą księgą informacji też i wsparcia w programie jest oczywiście teka historionauty, czyli materiały edukacyjne, które składają się i ze scenariuszy, i z różnego typu ćwiczeń i ciekawostek związanych z tym programem, ale nie tylko, ponieważ tak jak Państwo pamiętacie, ci, którzy oglądaliście te materiały, tam jest bardzo wiele takich, powiedziałabym, że ćwiczeń, które niekoniecznie są związane stricte z historią, ale również na przykład w ogóle z tworzeniem opowieści, ponieważ to jest istotą tego programu, aby także zachęcić uczniów do popularyzacji historii i żeby ta historia, ten slogan taki, że ona nie jest nudna, oczywiście powtarza się dość często przy wielu projektach i wielu różnych inicjatywach, niemniej jednak pamiętajmy, żeby pokazać właśnie poprzez to poszukiwanie obiektów, że poprzez obiekt można opowiadać historię, opowiadać, którą później oczywiście można spisać, co jest u nas jakby podstawowym założeniem. O tej opowieści jeszcze dzisiaj będzie mowa i jak tą opowieść przelać na papier, natomiast mówiąc o tych materiałach, które pojawiły się w ogóle już w zeszłym roku i teraz są one także do Państwa dyspozycji, czyli ten wybór tego obiektu, jak wybrać obiekt. Ja dostałam od Małgosi zestaw obiektów, które Państwo wybraliście wstępnie, no i przyznam szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ są one bardzo lokalne, interesujące. Natomiast to, co jest istotą w ogóle w mówieniu o obiektach, to co już powtarzam pewno po raz kolejny, to właśnie stworzenie też takiej narracji, aby ten obiekt stał się takim kluczowym bohaterem tej opowieści, którą później uczniowie przeleją na papier. Przyznam szczerze, że niektóre z tych obiektów, których miałam okazję się przyjrzeć, były dla mnie zaskakujące. Oczywiście inaczej jest, jak ja to czytam w Excelu, a inaczej jak Państwo też to wypełnialiście i też zastanawialiście się z uczniami, bo to przecież uczniowie wybierali te rzeczy, co jest dla nich interesujące. I pokrótce będę chciała się też odnieść trochę do tych obiektów, które ja tutaj u Państwa wychwyciłam i też o swego rodzaju, powiedziałabym, że takich grup obiektów, które się powtarzają co jakiś czas. Otóż nie wiem, czy się pojawiło stricte, ale to, co dla mnie jest rzeczą taką interesującą, dość często to oczywiście jest pocztówka. Pocztówka, tutaj mam przykład związany ze świętami Bożego Narodzenia. Niemniej jednak jest on trochę, powiedziałabym, że tak ad hoc, ale pokazuje nam ta zwykła pocztówka bardzo wiele rzeczy przez pryzmat, których możemy opowiedzieć o historii, ponieważ pocztówka powstała w latach, na przełomie lat 20. i 30. Po pierwsze, teraz już raczej pocztówek mało kto wysyła pocztówki z życzeniami świątecznymi, ale to, co tutaj też jest interesujące, to chociażby to, jak obchodzono święta, w tym takim, powiedziałabym, że niezbyt dużym obrazie można zobaczyć chociażby choinkę i tutaj ozdabianie jej
świeczkami czy bombkami. Ten strój kobiety jednak nie wskazuje, że są to lata 20 i 30, a zdecydowanie wcześniejsze, co też z drugiej strony może pokazywać różnego typu taką w tamtych czasach w jakiś sposób no, zainteresowanie przeszłością, albo po prostu skierowanie się na tradycyjne mody. Natomiast to, co mnie chyba tak bardzo zaskoczyło, z dużym takim powiedziałabym, że pozytywnym odczuciem, to, że pojawiła się resursa. I to jest coś, co w ogóle moim zdaniem w wielu miastach, zwłaszcza w miastach dawnej kongresówki, jest wyjątkowe. Nie tylko, bo tutaj akurat pojawiło się to z Dąbrowy Górniczej, więc bardzo dziękuję za ten przykład, ponieważ to jest stricte historia lokalna, historia, która pokazuje nam w ogóle, czym była resursa i czym ona jest współcześnie i skąd to trudne słowo. Mam tutaj nawet podany nie do końca ten przykład, który Państwo wybraliście z Dąbrowy, ponieważ to jest zaproszenie na tradycyjny śledź. To jest, obydwa zdjęcia pochodzą z Polony, czyli z miejsca, które posiada zdjęcia, książki, bardzo wiele w zasadzie różnego typu form, które zbiera i digitalizuje Biblioteka Narodowa. Ci z Państwa, którzy nie znają Polony, zachęcam. Zachęcam nawet sobie wejść dzisiaj po naszym spotkaniu na chwilę na stronę główną i przyznam, że nawet ja czasami patrząc na stronę główną zastanawiam się, jak można byłoby w różny sposób wykorzystać dane te zdigitalizowane na bieżąco materiały. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często Państwo, jeżeli już zachęcacie uczniów do później oczywiście opisu tego obiektu już wybranego i stworzenia wokół niego narracji, okazuje się, że brakuje zdjęć. Brakuje zdjęć, brakuje jakichś takich materiałów poglądowych, które dotyczą, powiedziałabym, że szerszego kontekstu. A jeżeli już są te zdjęcia, to często są pobierane w taki sposób, że wpisujemy w Google informacje, a następnie wyskakują grafiki. No i oczywiście w sytuacji, kiedy odpowiednio naciśniemy, że możemy pobierać grafiki z przetwarzaniem i są one dostępne do naszego użytku, no to jest okej. Natomiast czasami zdarza się tak, że niekoniecznie te grafiki mają taką informację i my tutaj, publikując Państwa uczniów artykuły, musimy mieć pewność, skąd są zdjęcia. Ja zachęcam właśnie do albo lokalnych muzeów, aby prosić o ich zdigitalizowanie tych materiałów. W sytuacji, kiedy okazuje się, bo też tak było w zeszłym roku, przy kilku przypadkach, że po prostu nie było takich obiektów w lokalnym muzeum, takich, które by obrazowały dany obiekt w sposób taki dodatkowy. Wystarczy właśnie, tak jak tutaj jest, wpisać w Polonę hasło i powinno się pojawić coś, co w jakiś sposób będzie nawiązywało. Ja wpisałam resursa, wyskoczyła mi resursa to jest akurat resursa z Radomia i mam informację o resursie w Dąbrowie Górniczej. I to też w ramach po prostu stworzenia takiej szerszej narracji w tym przypadku można opowiedzieć w ogóle o tym, czym były resursy w dwóch, trzech zdaniach. Pamiętajmy, że te treści, które są publikowane na Historii Poszukaj, mają być takim punktem zaczepnym do tego, aby zachęcić ludzi do w ogóle poszukiwania informacji, a nie typowym tekstem, tekstem takim autorskim, takim powiedziałabym, że historyczno-naukowym. To ma być lekki artykuł, który ma być osadzony właśnie w przedmiocie. Kolejny przedmiot, który zwrócił moją uwagę, który jest w ogóle według mnie fenomenalny, to jest oczywiście, przykro mi bardzo, to nie jest ten obiekt konkretny, ale zasugerowałam się nim, to jest kufer. To jest akurat kufer zdecydowanie wcześniejszy, ponieważ podaliście tutaj Państwo przykład kufra z końca XIX wieku i jeszcze tutaj się wspomogę dokładnie, z jakiego on jest muzeum. Niemniej jednak to jest bardzo, bardzo ciekawe, co uczniowie znaleźli. Podaję to jako przykład, ponieważ uważam, że to jest rzecz, która dla nich jest totalnie abstrakcyjna, a mianowicie podróżowanie, przemieszczanie się z miasta do miasta i to, co miało miejsce w ogóle w dwudziestoleciu, czyli tworzenie nowych szlaków komunikacyjnych, ale w samych pierwszych latach w ogóle scalanie tego, co było.
czyli tak naprawdę odbudowa dróg po I wojnie światowej. To bardzo ważny temat dla wielu regionów Polski, a z drugiej strony także tworzenie nowoczesnych szlaków komunikacji. No i to, z czym sobie zupełnie nie zdają uczniowie pewno sprawy, że na przykład w Krakowie przed I wojną światową ruch był zupełnie inny, a dodatkowo tory były także innej szerokości. W przypadku w ogóle łączenia chociażby Gdyni z resztą Polski musiało nastąpić kilka takich ważnych decyzji na szczeblu państwowym, aby w ogóle ludzie mogli podróżować. Kufer, który ja Państwu teraz pokazuję, może być punktem w ogóle wyjścia do opowiadania o historii. To jest kufer konkretnej osoby. Przyznam szczerze, że teraz mi zupełnie wyleciało. To jest chyba Maria Konopnicka, z tego co pamiętam. W każdym razie to, co jest istotne, to poprzez ten kufer można opowiedzieć, tak jak powiedziałam, o podróżach, ale można powiedzieć także o osobie związanej z danym miejscem, która ten kufer posiadała i gdzie ten kufer mógł jeździć. Co prawda prawdopodobnie ten kufer, który tutaj Państwo widzicie, zapewne już nie był wykorzystywany w dwudziestoleciu, to jest też taka interesująca, wydaje mi się, ciekawostka. Natomiast powiem, skąd on jest, a mianowicie kolejne miejsce, które może być takim miejscem poszukiwania, powiedziałabym, że poglądowych obiektów, albo też takiego, o, dziękuję, kufer Marii Konopnickiej, Muzeum Żarnowcu. Dziękuję bardzo. To, co może być też takim, to akurat nie jest ten, tutaj chcę podkreślić, to nie jest ten, tylko ja się inspirowałam tym przykładem, który Państwo podaliście. Natomiast ja ten kufer wzięłam skąd? Otóż wzięłam go z nowego, według mnie super narzędzia. To jest taka platforma stworzona przez Muzeum Narodowe w Krakowie i tak jak mamy w zasadzie już każde duże muzeum wzbogacone jest poprzez takie zbiory online przy swoich stronach internetowych, to właśnie dopiero teraz w październiku, na początku, Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło właśnie wielką platformę z właśnie różnymi zbiorami, które posiada w swoich magazynach. Zachęcam Państwa do korzystania. Ja stamtąd pobrałam to zdjęcie, które można przetwarzać i normalnie wykorzystywać do zajęć, ale może być, tak jak powiedziałam wcześniej, tłem do opowieści, którą stworzą uczniowie. Tłem, które może być uzupełnieniem, bądź może być w ogóle takim też pomocnikiem w stworzeniu narracji. Czyli mamy kolejny obiekt. Innym obiektem, który też, bo przyznam szczerze, że tutaj mam takie przykłady obiektów, które wzbudziły moje wielkie zainteresowanie. Od razu powiem, że to nie jest stricte ten obiekt, ponieważ ja nie dostałam od Państwa zdjęć obiektów, dostałam tylko informacje, a to jest zdjęcie, które pozyskałam, też zapewne wcześniejsze niż z dwudziestolecia. Natomiast dlaczego je pokazuję? Ponieważ wbrew pozorom to jest coś, o czym chcę powiedzieć trochę przewrotnie, ponieważ mówimy o dwudziestoleciu, o pięknych czasach odbudowy, formułowania nowego państwa, ale w Polsce wydaje mi się, że bardzo często zapominamy o tragedii, jaką była I wojna światowa i w kontekście w ogóle tworzenia społeczeństwa, nowego społeczeństwa w II Rzeczypospolitej, to już trochę wspomniałam w ramach tych zniszczeń wojennych infrastruktury, natomiast pamiętajmy, że w czasach dwudziestolecia bardzo wiele osób uzyskało wsparcie społeczno-socjalne właśnie z powodu uszczerbku na zdrowiu w czasie I wojny światowej. I to było społeczeństwo, które było po pierwsze bardzo, powiedziałabym, że tak przeczołgane przez fronty I wojny światowej, fizycznie i psychicznie. Może nie aż tak I wojna światowa skrzywdziła Polaków jak druga. Niemniej jednak tutaj istotne jest to, że to jest moment, kiedy powstaje też bardzo wiele nowoczesnych form wsparcia, także z zakresu medycyny i tutaj mamy akurat protezę. Natomiast to, co może też zachęcić Państwa, to to, że powstało też bardzo wiele różnych form
takich społecznych, tak jak powiedziałam wcześniej, niekoniecznie stricte takich fizycznych, ale także na przykład i z takich przeznaczonych dla konkretnych osób, ale na przykład wszelkiego typu domy inwalidów, czy chociażby place inwalidów, które są upamiętnieniem tych ofiar właśnie, głównie pierwszowojennych. I także pamiętajmy o różnego typu imprezach charytatywnych, które odbywały się chociażby w takim resursie prawdopodobnie, które miały wspierać właśnie żołnierzy i żony żołnierzy I wojny światowej. Mówię o tym teraz przy okazji 20-lecia, ponieważ tak naprawdę ten 18 rok to raczej jest rokiem myślenia o odzyskaniu niepodległości, o tym, że skończyła się wojna, a tak naprawdę te lata 20 przed też kryzysem są też takim momentem, kiedy na świecie i także i w Polsce państwa zaczynają się opiekować sierotami, czy chociażby osobami, które zostały skrzywdzone w czasie wojny. W Polsce było również podobnie. Kolejna rzecz w nawiązaniu do tego, o czym mówiłam w przypadku przemysłu, to oczywiście COP. I tak naprawdę tutaj mam kolejny przykład zaciągnięty z Polony, tak zwany druk ulotny, który także może być uzupełnieniem artykułu, opowieści o lokalnym przemyśle. To jest też ciekawe w ogóle jako źródło historyczne, bo czytając, akurat tu mam tylko jedną stronę, to jest dwustronny druk, możemy zobaczyć, jak zachęcano Polaków do zwiedzania COP-u. Kto by dzisiaj pomyślał, żeby ktokolwiek chciał pojechać do Centralnego Okręgu Przemysłowego z wycieczką i to jeszcze taką wycieczką całodniową z zobaczeniem poszczególnych miast. Natomiast to jest, wydaje mi się, też interesujące w kontekście regionalnej historii, zwłaszcza województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego, tych wszystkich miejscowości i wiosek, które w zakres COP-u miały wejść, ponieważ to, co zaplanowali politycy, było po prostu wielką zmianą dla całej infrastruktury społeczno-gospodarczo-ekonomicznej II Rzeczypospolitej. I tak naprawdę, gdyby pewno nie II wojna światowa, to byłoby to może nie Zagłębie Rury, bo tam akurat takich wyjątkowych złóż nie ma. Niemniej jednak byłby to duży ośrodek przemysłu różnego, bo nie tylko ciężkiego, tak jak Państwo pewno i wiecie. Natomiast to, co tam jest ciekawe, to, żeby pokazać poprzez pryzmat tego druku lotnego, jak w ogóle mówiono o różnych dużych inwestycjach, które były w państwie właśnie obywatelom, czyli społeczeństwu. To jest też ciekawe w ogóle w kontekście turystyki, bo tutaj akurat u Państwa nie pojawił się żaden taki przykład związany z lokalnymi historiami takimi turystycznymi, co też może być ciekawe, zwłaszcza jak mówiono o tym regionie te 100 lat temu, dla uczniów, którzy często zupełnie nie wiedzą zbyt wiele o historii lokalnej, okazuje się wiele różnych ciekawostek, takich powiedziałabym, że wyjątkowych. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, że rozmawiałam z uczniami w Międzyrzecu Podlaskim i powiedziałam im, że ale wy wiecie o tym, że u was kiedyś była kręgielnia, oni tak wszyscy się patrzą i zastanawiali się, czy ja sobie robię żarty, czy mówię naprawdę, i okazało się, że nikt tego nie wiedział, a ta informacja była dostępna w zasadzie w każdym dostępnym źródle. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pamiętajmy, że czasami nie trzeba za dużo szukać i nie trzeba wymyślać nie wiadomo jakich historii, wystarczy po prostu zastanowić się nad tą taką historią najbliższą i ona może być jeszcze bardziej zaskakująca. I to właśnie w tych Państwa obiektach się wyjątkowo przejawia, zwłaszcza tutaj jeden obiekt jest o tyle interesujący, że ma on zestawić tą dużą historię z małą. To też jest ciekawe, zwłaszcza, że na lekcjach historii rzadko jest ta szansa, żeby to połączyć, a wydaje mi się, że to jest o tyle najciekawsze w ogóle w nauce historii, żeby te takie duże elektrony łączyć z małymi, bo wtedy łatwiej można zapamiętać różne rzeczy i być po prostu z tym związanym w jakiś sposób emocjonalny. Pamiętajmy, że to też jest ciekawe narzędzie, jeżeli chodzi o
o w ogóle mówienie o przeszłości, bo czasami właśnie z takiego mówienia o przyszłości może też wyniknąć jakaś chęć działania w przyszłość. Natomiast mówiąc o kolejnym lokalnym działaniu, mam tutaj dla Państwa z Radomia przykład, co prawda jest on nie stricte z muzeum, niemniej jednak jest z kolejnego miejsca, z którego można materiały pobierać. To jest, proszę Państwa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, zdjęcie rowerów, które były produkowane w Radomiu. W Warszawie dowiedziałam się, że teraz zostało otwarte muzeum w Radomiu podczas naszego spotkania w październiku. Przekazała to informację nam jedna z pań, więc zachęcam na wyjazd do Radomia, żeby zobaczyć to muzeum. Niewielkie, ale pokazujące wyjątkową w ogóle inicjatywę, czyli taką oddolną inicjatywę wspierania także i przedwojennych, ale i powojennych takich działań przemysłowych, o czym była mowa. Tutaj akurat te rowery, które widzą Państwo na zdjęciu, które chłopcy prowadzą, są to prawdopodobnie, tak patrząc na to zdjęcie, można przypuszczać, że na pewno to jest Warszawa i plac Piłsudskiego. Natomiast to, co jest, jeżeli chodzi o czas, no to ja bym tutaj powiedziała, że to jest prawdopodobnie jakiś 15 sierpnia i defilada wojskowa. Dlaczego rowery na defiladzie wojskowej? Ponieważ było takie hasło, że te rowery mają wspomóc polskie wojsko i służby cywilne, które miały także to wojsko wspierać, więc w ogóle w Narodowym Archiwum Cyfrowym pojawia się dość dużo zdjęć. Jeżeli piszemy rowery z Radomia, Radom, bądź jakiekolwiek inne hasła, pojawia się dość sporo ilustracji, które nam pokazują właśnie to, jak te rowery wyglądały oraz jak były ważne w ogóle w tworzeniu. To jest też kolejne słowo, które wydaje mi się, że poprzez te ostatnie 78 lat, przepraszam, 70-80 lat zmieniło zupełnie znaczenie. Natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym, jak poczytamy sobie różne źródła, to często pojawia się słowo propaganda jako reklama, jako synonim, a my to współcześnie traktujemy zupełnie inaczej. Natomiast też jest ciekawe w momencie, kiedy będziecie Państwo pracować z uczniami przy opracowywaniu artykułów, i akurat w przypadku tych artykułów, które są umieszczane w ramach właśnie programu Historionauci na portalu Historia Poszukaj, tam nie ma źródła podanego. Natomiast ja zachęcam, aby uczniów uczulać na to, aby jednak te źródła sprawdzać. Aby sprawdzać, kto to napisał, w jakim czasie, bo w momencie, kiedy przeczytają jakiś tekst, w którym zostanie użyte słowo propaganda, które będzie słowem z epoki, mogą odnieść, że to będzie coś niedobrego, tak? Bo od razu kojarzy się to negatywnie, prawda? Natomiast w przypadku w ogóle działań państwowych w II Rzeczpospolitej, to słowo pojawia się w zasadzie prawie zawsze jako synonim. I w przypadku właśnie informacji o rowerze i o używaniu rowerów na wojnie można w ogóle sformułować taką tezę, że była to niejako propaganda, czyli reklama polskiego przemysłu, który miał służyć także i wojnie przyszłej, do której wszyscy, jak wiemy, w jakim stopniu się przygotowywali. I w ogóle, tak jak powiedziałam wcześniej o tych miejscach, które mogą Państwo wykorzystywać do szukania ilustracji do artykułów, to zachęcam, aby też skupiać się na takich, powiedziałabym, że szerokich zakresach, bo na przykład tutaj mamy oczywiście już wykorzystanie tych rowerów no niejako w praktyce po części, ponieważ są one na defiladzie. Niemniej jednak te zdjęcia, tak jak Państwo przeglądaliście w ogóle także artykuły na Historii Poszukaj, są one bardzo często taką ilustracją samą w sobie, ponieważ tego tekstu zbyt wiele nie ma, a nieczęsto udaje się Państwu znaleźć tak dużo zdjęć dotyczących samego obiektu, który Państwo opisujecie. Ja pozwolę sobie jeszcze otworzyć na chwilkę informację, które otrzymałam od Małgosi Leszko w ramach
w ramach właśnie zobaczenia, jak idzie u Państwa wybieranie obiektów. I tutaj to, co Państwu pokazałam, chciałam, żeby były taką inspiracją do tego, aby zobaczyć, jak tą historię można w taki inny sposób przedstawić. Natomiast przyznam szczerze, że jestem też miło zaskoczona, ponieważ pojawił się tutaj pomysł opowiedzenia o obiekcie, który wydaje się na początku obiektem militarnym, a później okazuje się, że tak naprawdę ma być to historia bardzo oryginalna, ponieważ o narzędziach szewskich, o tym, jak wyglądały zawody. To też jest ciekawe, zwłaszcza, że prawdopodobnie, tak sobie myślę, Muzeum Ziemi Staszowskiej posiada także te narzędzia, więc w tym przypadku ta ilustracja samych narzędzi, ale i pracy szewskiej może być naprawdę interesująca. I to też kolejna rzecz w zakresie takim ekonomiczno-gospodarczym. Można tutaj wklecić historię dotyczącą w ogóle, kogo było stać na buty. To jest rzecz, która wydaje się naprawdę współcześnie wręcz absurdalna. Natomiast często mam wrażenie, że młodzi ludzie w ogóle sobie nie zdają sprawy, że pójście do sklepu i kupienie butów w dzisiejszych czasach jest rzeczą prostą, natomiast jeszcze te 100 lat temu nie było to takie łatwe. W ramach także przygotowywania dla Państwa materiałów z Małgosią stworzyłyśmy taką, powiedziałabym, że platformę, w której mogą Państwo szukać dodatkowych także inspiracji. To jest, przepraszam, nie platformę, tylko dokument, który dotyczy tegorocznej edycji. Natomiast to, na co bym chciała zwrócić jeszcze uwagę, to aby wyczulić Państwa i także uczniów na napisanie tego tekstu. Ponieważ ten tekst jest o tyle, wydaje mi się, mimo wszystko trudny, gdyż nie jest typowym tekstem szkolnym. Raczej w szkole uczniowie mają za zadanie pisać rozprawki, zwłaszcza w zakresie edukacji, w której uczniowie biorą udział w programie. Te rozprawki, tak jak wiadomo, raczej uczą argumentowania, a niekoniecznie tworzenia ciekawej narracji. Natomiast opracowanie artykułu, te wskazówki są podane na stronie w Tece Historionauty. Ja zachęcam, aby uczniowie, ponieważ tak jak Państwo już macie doświadczenie, to jest tak, że nie wszyscy uczniowie biorą udział w każdym elemencie pracy. Są tacy, którzy lubią pisać i napiszą to bez problemu, a czasami się okazuje, że nikt nie lubi pisać i komuś ten tekst trzeba jednak zlecić. A żeby to zlecić, trzeba po prostu zachęcić i pokazać, że to po pierwsze nie jest długi tekst, a po drugie można go napisać z humorem. I to jest to, do czego Państwa zachęcam, aby pomimo wybrania samego obiektu nie traktować go w taki sposób bardzo dosłowny. Mam tu na myśli oczywiście nie, żeby tworzyć teraz śmieszną historyjkę z danym obiektem, ale żeby to było takie lekkie w czytaniu. Takie lekkie to mam na myśli zeszłoroczne teksty, które zostały opublikowane na stronie Historia Poszukaj w zakładce Historionauci. Te teksty, przyznam szczerze, że są naprawdę interesujące pod wieloma względami, chociażby jeżeli chodzi o wybór zagadnień, ale także w ogóle sposób napisania samej treści. Oczywiście one były też doszlifowywane przez redakcję, która opiekuje się portalem. Natomiast pamiętajmy, że to ma być tekst uczniów i uczulam też Państwa na to, aby sprawdzić, co jest, jakby w jakim zakresie to jest uczniów tekst, a w jakim zakresie oni się czymś posiłkowali. Mówię o tym nie bez powodu, ponieważ mogą się zdarzyć sytuacje takie, że uczniowie przy wyborze obiektu będą chcieli posiłkować się jakimś tekstem w internecie i niekoniecznie będzie to ich tekst, a będzie bardziej inspirowany jakimś tekstem. Tak również może się zdarzyć. Mówię o tym, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację i po prostu chcielibyśmy uniknąć takiej przykrej sytuacji, że tekst jest po prostu
zbyt bardzo zainspirowany. Natomiast tutaj Małgosia wrzuciła bardzo ważną rzecz na czat. Wrzuciła checklistę, coś, co może Państwu pomóc właśnie w napisaniu. Tego tekstu. Natomiast to, co jest też istotne, to tak jak powiedziałam, dla uczniów napisanie tego tekstu może być na początku też nużące i mogą się zniechęcić. Niemniej jednak w sytuacji, która tutaj jest w przypadku zakończenia pracy jako historionauci, to może być dla nich swego rodzaju reklama tego obiektu, który odnaleźli i pokazanie, że ten przedmiot może być naprawdę interesujący. W przypadku tej checklisty, którą teraz również otworzyłam, wydaje mi się, że to, co zazwyczaj w każdym artykule jest najważniejsze, to oczywiście dobry tytuł i dobry lead. Natomiast w przypadku tekstów historycznych rzadko się to zdarza i to zachęcam Państwa do tego, aby uczniowie prześledzili sobie właśnie portal Historia Poszukaj i zobaczyli, jak te lidy są tworzone przez różnych historyków, ponieważ przyznam szczerze, patrząc na teksty w ogóle historyczne, rzadko można znaleźć dobry lead i dobry tytuł, a raczej zniechęcający, więc tutaj jakby szczegół najważniejszy to jest właśnie to zainteresowanie obiektem poprzez tytuł. Chociażby Kim był polski Rockefeller, to jest tytuł artykułu z zeszłego roku i wydaje mi się, że ta historia o jednym z bohaterów ze Śląska jest naprawdę intrygująca. Natomiast mówiąc jeszcze w ogóle o tych obiektach, które Państwo już zobaczyliście, z którymi się zapoznaliście z uczniami, to co dla mnie jest też interesujące, to że one są bardzo zróżnicowane. Są zróżnicowane pod względem po pierwsze lokalizacji, czyli są w różnych częściach Polski. Natomiast tutaj pomimo tej, powiedziałabym, że takiej zróżnicowania lokalizacyjnego, jakby ta taka treść wspólna, czyli mówienia o tym też charakterze takim, powiedziałabym, że no, zrozumiałym dla wszystkim jest bardzo obecna. Mówię o tym, ponieważ czasami pojawiają się w ogóle w historii regionalnej i takiej historii lokalnej rzeczy, które są znane tylko dla danego regionu, a tutaj Państwo raczej uczniowie starali się wybierać rzeczy, które są, powiedziałabym, że szeroko rozumiane. To też chyba wynika z tego, że ta historia regionalna wbrew pozorom mimo wszystko jest nie za bardzo znana. W przypadku tutaj jeszcze paru obiektów, na których chciałabym się skupić, to, co już powiedziałam na początku, chcielibyśmy po prostu także zachęcić do tego, aby skupić się na rzeczach, czyli nie na budynkach stricte, nawet jeżeli są one umieszczone na fotografii. Przez pryzmat fotografii można powiedzieć o tym budynku, ale jakby bohaterem nie powinien być sam budynek, ponieważ on jest już w sobie obiektem architektonicznym, budowlanym. Natomiast tutaj jakby opowieścią może być coś innego. Może być rodzina, która mieszka w tym budynku, czy jakaś historia związana z okolicą, która na przykład łączy się z lokalną, z lokalnymi obiektami, które można odnaleźć w muzeum. Na przykład jeżeli w okolicy tego budynku był jakiś sklep bądź zakład, można także umieścić tego typu informacje. Natomiast mówiąc o obiektach, chciałabym Państwu pokazać jeszcze jedną grafikę, która moim zdaniem jest kwintesencją naszego programu, ponieważ tutaj nasza graficzka zaproponowała miks różnych obiektów, które wkomponowała w rynek. I tak naprawdę
to, że one się tutaj pojawiają, to chciałabym Państwa zachęcić do tego, aby poprzez podobny pryzmat patrzeć właśnie na te obiekty, że one mogą być trochę tak oderwane od takich, powiedziałabym, że ciężkich tematów, a mogą być też lekkie. Lekkie mam na myśli związane z życiem codziennym. Tutaj u Państwa pojawiła się taki przykład chociażby lokówki, z tego co pamiętam. Pamiętajmy, że często zapomina się w tej takiej dużej historii o takich, powiedziałabym, przyziemnych rzeczach związanych z dbaniem chociażby o urodę, czy także o to, aby zapewnić sobie higienę osobistą. Natomiast patrząc też tutaj na tę grafikę, powiem Państwu tylko tyle, że wszystkie te obiekty zostały pobrane z różnych zbiorów online. Mówię o tym nie bez powodu, ponieważ tak jak dzisiaj starałam się Państwu pokazać przykłady, które dotyczą różnych Państwa obiektów, gdzie można szukać tych zdjęć uzupełniających. To jest dla nas bardzo istotne, ponieważ oczywiście podstawowymi zdjęciami oczywiście powinny być zdjęcia, które uczniowie i Państwo wykonacie z obiektem w tle. To jest jakby rzecz istotna i jakby pierwszorzędna. Niemniej jednak, tak jak widzieliście Państwo artykuły Historii Poszukaj, to bardzo często pojawiały się tam dodatkowe materiały graficzne i na nich też nam bardzo zależy. Natomiast mówiąc w ogóle jeszcze o tych zagadnieniach, które dotyczą historii i tego, jak można opowiadać, to patrząc na Państwa obiekty, wydaje mi się, że zrozumieliście Państwo bardzo dobrze nasze tegoroczne motto. Ja jeszcze wrócę do niego, pokazując pierwszy slajd, czyli oczywiście nowe wyzwania, więc w przypadku tych nowych wyzwań oczywiście można szeroko rozumieć te wyzwania pod względem, tak jak tutaj Państwo zaproponowaliście, i chociażby historii społecznej i gospodarczej, i chociażby także to, co mnie tutaj interesuje, i ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało z perspektywy właśnie chociażby wojny polsko-bolszewickiej, czyli werbel orkiestry. To jest temat, o którym też trzeba powiedzieć, ponieważ państwo polskie formowało się tak naprawdę przez pierwsze swoje lata w wyniku różnych form, chociażby także i wojen, ale dodatkowo i plebiscytów. Tego na przykład tutaj u Państwa nie ma. Jakby takich, powiedziałabym, że elementów, które można byłoby poruszyć, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc i tematy, które dotyczą w ogóle gospodarki się pojawiają, więc tak naprawdę ten zakres zainteresowań, który wykazali uczniowie, jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki i to cieszy, ponieważ zrozumieli nasze intencje, jak zostać historionautą. I to, co też jest tutaj ważne dla nas przy okazji mówienia o programie, to aby, tak jak też wydaje nam się, czyli artykuł jako ten najtrudniejszy element, aby pokazać uczniom, że to jest taka forma promocji tego obiektu, ponieważ dzięki temu, że oni opiszą w sposób interesujący, będzie można o nim mówić jeszcze więcej niż tylko sam wybór obiektu, bo oczywiście wybór obiektu i powiedzenie, dlaczego on został wybrany, jak mówi o tych nowych wyzwaniach, jest także bardzo ważnym zadaniem. Natomiast artykuł jest jakby, powiedziałabym, że kwintesencją ich pracy. Więc to tyle z mojej strony. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to śmiało, postaram się odpowiedzieć. Ja jeszcze przypomnę, że wszelkie inspiracje, ale także tutaj też Małgosia wrzuciła checklistę, wszystkie te narzędzia, które są przydatne do tego, aby pracować z uczniami, są dostępne na stronie Historionauci. I jeżeli Państwo chcecie też, ci, którzy jeszcze nie mieliście okazji
w zeszłym roku brać udział w programie, to ja jeszcze przypomnę jedną rzecz, a mianowicie w zeszłym roku mieliśmy jedno też webinarium, jak zostać historionautą, i tam było też dużo informacji dotyczących w ogóle samego programu. Natomiast to webinarium zostało podzielone na dwie części. To akurat nie jest webinarium, tylko filmik, tylko animacja. Natomiast na stronie historionautów jest webinarium. Jeżeli Państwo jeszcze nie widzieliście dobrze platformy edukacyjnej Historia Poszukaj, to tam jest to przedstawione przez osobę, która zajmuje się na co dzień platformą Historia Poszukaj, więc ona w doskonały sposób, pani Dominika, to pokazuje, jak wygląda i gdzie szukać informacji. Tak, żeby uczniów po prostu zachęcić do tego, aby to stało się dla nich, powiedziałabym, że taką inspiracją do pracy. No i oczywiście można zachęcić uczniów do tego, aby polajkowali w ogóle fanpage czy Instagrama Historii Poszukaj, który wrzuca naprawdę niesamowite historie, co też może im pokazać, jak ta historia może być naprawdę intrygująca, że nie musi być taka siermiężna i tylko mówiąca o trudnych rzeczach. Ja na koniec tutaj chciałabym jeszcze pokazać logo programu, czyli tego historionautę rycerskiego. Więc jeżeli mają Państwo pytania, to śmiało, ja postaram się odpowiedzieć. Mamy jeszcze 10 minut, więc jeżeli mogą Państwo jeszcze w ogóle dodać na przykład jakiś swój komentarz, co chcielibyście tutaj jeszcze czym się podzielić, może jakimiś inspiracjami albo macie jakieś pomysły, które są związane z programem, to śmiało. Ja jeszcze tylko w międzyczasie zobaczę portal Historii Poszukaj. O, tutaj widzę, że jedna osoba pisze. Ja powiem, że w przypadku programu Historii Poszukaj, to przepraszam, platformy, to tak chyba trzeba określić, to oprócz samych takich artykułów, które pojawiają się co jakiś czas, mogą Państwo prześledzić także już przygotowane zagadnienia historyczne do takiej pracy codziennej, co też może być takim w ogóle wprowadzeniem w temat uczniów związanych z dwudziestoleciem, ponieważ przygotowywane są tutaj całe takie ścieżki, osie czasu i ścieżki. No i to, co chyba jest wyjątkowe w ogóle dla tego portalu, to quizy, które też mogą zainteresować uczniów w takiej popularyzacji historii, bo tak jak i portal Historia Poszukaj, tak i historionauci, głównym celem jest to, aby po prostu uczniowie choć na chwilę popatrzyli na historię z innej perspektywy, nie dat. I to jest kolejna rzecz, na którą uczulam. Nie to, że będziemy tutaj jakoś źle na to patrzeć, ale zachęcam do tego, aby te daty omijać. Im bardziej się da, im mniej dat, tym lepiej. Artykuły nie powinny być Wikipedią, a raczej zachętą. Dobrze, ożywić obiekt łopatologicznie. Łopatologicznie chodzi o to, że można zrobić z niego na przykład grafikę, taką ruchomą, czyli mema. Nie mema, tylko gifa, przepraszam. Wystarczy po prostu wejść na bezpłatną platformę, która po prostu przerabia obrazki. Tam należy wrzucić, to jest platforma, którą można wpisać po prostu w Google, że jak zrobić gifa, i wyskakują różne platformy. Tam trzeba zaciągnąć dwa zdjęcia zazwyczaj i ta platforma po prostu ona przerabia już te zdjęcia w taką odpowiednią formę. Jak te zdjęcia mogą wyglądać, to w przypadku historionautów zachęcam Państwa, tam na podstronie Historii Poszuka jest taki bardzo fajny gif jednej z kobiet nauczycielek, która już nie pamiętam, jaki to jest tekst, natomiast ona rusza flagą i to jest zrobione moim zdaniem w takim prostym programie. Natomiast ja zaraz
podeślę Państwu link do tego, gdzie można zrobić takie gify. To też może być fajna zabawa w takim w ogóle konstruowaniu materiałów, które są dostępne w sieci. To jest strona, z której mogą Państwo skorzystać do tworzenia gifów. Natomiast tak jak teraz mowa jest w ogóle o takim też nietypowym formowaniu obrazów, no to można też robić kolaże z uczniami z wykorzystaniem tych obiektów, które zdobyli, na przykład z zestawieniem ich w formie na przykład takiej mapy myśli przed tym, jak stworzą artykuł. No może być też ciekawa praca w ogóle jakby z przygotowaniem tekstu. Zachęcam, można po prostu za pomocą obrazów najpierw stworzyć jakąś opowieść, którą by chcieli przekazać, a następnie spisać to w treść. Teraz raczej staramy się, żeby korzystać z różnych takich materiałów dostępnych online, dlatego też zachęciłam tutaj do wykorzystania tej strony. Natomiast w przypadku kolażu, który może posłużyć do tego, aby stworzyć opowieść, którą później można przelać na papier, przyznam szczerze, że ja tak robię. Często jest tak, że za pomocą obrazów tworzę opowieści. Można wykorzystać taką stronę. Tutaj także trzeba wcześniej pobrać odpowiednie grafiki, a następnie można je wycinać, przerabiać, kolorować, jak tylko sobie uczniowie zażyczą. I to może być takim punktem właśnie rozpoczęcia opowieści. Takim powiedziałabym, że trochę rozluźnieniem do tego, aby potem ten tekst stał się taki bogatszy, a niekoniecznie tylko taką treścią z Wikipedii. To jest bardzo istotne, aby tam był taki trochę powiedziałabym, że motyw przewodni, który jest dla nich wyjątkowy, ale też jest taki związany oczywiście z tą przeszłością. Więc w tym roku nie jest to dla nas najważniejsze, aby ożywiać obiekty, natomiast też sobie zdaję sprawę, że to dla uczniów, którzy nie piszą, a tylko odnajdą ten obiekt i ogólnie opiszą go w takiej perspektywie merytorycznej, to może być takim ciekawym dopełnieniem pracy. Natomiast ci, którzy będą już pisali sam artykuł, no to mogą wykorzystać ich pracę do tego, aby to było taką inspiracją do napisania przez nich tekstu, bo to jest tak, że zazwyczaj z jednym uczniem trudno napisać tekst, tak tłumacząc mu wszystko, więc zawsze może być wsparcie koleżanki i kolegi, zwłaszcza, że ten czas teraz listopadowy jest dla wszystkich uczniów trudny. Dużo rzeczy się dzieje, to jest środek pierwszego semestru, więc też trzeba mieć na uwadze to, żeby raczej ich zachęcać do tej pracy w takie nietypowe formy, niż zniechęcać, zadając do domu, to teraz napiszesz tekst, przeczytasz wcześniej artykuł. Więc wydaje mi się, że poprzez właśnie takie trochę metody pokazywania, jak to jest nietypowe i szeroko rozumiane, można ich do tego zachęcić. Czy mają Państwo może jeszcze jakieś pytania? Więc jeżeli tak, to śmiało, proszę jeszcze zadawać, mam jeszcze 3 minuty. Natomiast ja patrząc w ogóle na lokalne muzea tutaj, które się pojawiły, to jest też dla mnie o tyle wyjątkowe, ponieważ to jest rzecz, na której bardzo, bardzo nam zależy, aby skupiać się na tych lokalnych muzeach, ponieważ sam portal prowadzony jest przez instytucje, jak ja to mówię w skrócie, od muzeów. I dlatego też poprzez te artykuły uczniów państwa lokalne instytucje mogą się promować. I to jest rzecz, która często sprzyja w sytuacji, kiedy trudno jest pozyskać zdjęcia, albo kiedy trudno na przykład jest uzyskać dodatkowe informacje o obiekcie. Możecie Państwo śmiało używać tego argumentu, że to jest promocja po prostu instytucji również, promocja zbiorów i przyznam szczerze, że chyba coraz więcej jest takich osób zainteresowanych szukaniem ciekawych informacji w Polsce i poprzez takie historyjki mogą także odwiedzić różne miasta i na przykład jadąc do Radomia dowiedzą się o tym, że
jest Muzeum Rowerów, co oczywiście mogą przeczytać również na stronie miasta czy w wielu innych miejscach, ale poprzez artykuł, który zapewne się ukaże, mogą o tym powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz, tak żeby połączyć, bo mi to nie da spokoju. Oczywiście ten COP, proszę Państwa, pojawił się przez Mielec, który jest tutaj pokazany w ramach obiektów, a dokładnie obiektu oznaki dla pracowników fabryki. To tak tylko dodam ze swojej strony. Ja dziękuję bardzo Państwu za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli będą jakieś wątpliwości co do szukania informacji, to proszę kontaktować się bezpośrednio z panią Małgosią Leszko. Jak będą jakieś dodatkowe problemy związane z poszukiwaniem informacji, to Małgosia będzie mnie wzywać. Mogę powiedzieć, że jestem takim wsparciem merytorycznym, więc to nie będzie dla nas żadnym problemem. No cóż, życzę udanego opracowywania materiałów, które zebraliście, no i czekam na artykuły, no i mam nadzieję, że pomoże mi to w wyborze wędrówek wakacyjnych, nie tylko mi, ale wszystkim czytającym historię Poszukaj. Dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że do zobaczenia, jak nie do zobaczenia, to zapewne będziemy jeszcze mieli okazję kiedyś jeszcze się usłyszeć. Dziękuję bardzo.